Teraz przed nami rozmowa z specjalistą z branży IT i sztucznej inteligencji Ernestem Wagnerem. Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dziś po południu ustawę zawieszającą udział Rosji w traktacie o redukcji zbrojeń strategicznych, czyli w skrócie START. A co to oznacza? No, porozumienia START to była seria traktatów rozbrojeniowych między Stanami Zjednoczonymi i Federacją Rosyjską, już w zasadzie najpierw Związkiem Radzieckim, ale zaraz potem Federacją Rosyjską. Pierwsze z tych porozumień zostało podpisane jako rezultat negocjacji najpierw Reagana i Gorbaczowa, ale zostało podpisane w 1991 roku już jako traktat rozbrojeniowy. Pierwszy, który zapoczątkował całą serię tych traktatów. Każdy z nich obejmował inny rodzaj, zakres broni strategicznej głównie. Między innymi pierwszy traktat regulował ilość strategicznych wyrzutni rakietowych, to znaczy tych międzykontynentalnych rakiet celowanych głównie w miasta. W Stanach to była klasa rakiet Minuteman i oczywiście rosyjskie odpowiedniki, do 1600 tych wyrzutni po każdej stronie. Plus oczywiście redukcja ilości głowic nuklearnych, bodajże z tego co pamiętam 8600, coś takiego po każdej stronie, więc to były takie fundamentalne założenia tego traktatu. Oczywiście było mnóstwo aneksów do tego. Potem kolejne regulowały różne aspekty, na przykład START 2 ograniczał możliwość umieszczenia w głowicach nuklearnych niezależnie targetowanych takich wehikułów celujących te głowice w niezależny sposób, czyli jeżeli rakieta balistyczna wchodzi z powrotem w atmosferę, to ona bardzo często zawiera jeszcze kilka głowic, które potem rozpadają się na kilka kawałków i wchodzą w atmosferę niezależnie, żeby ciężej było na przykład zestrzelić taką rakietę w ramach obrony przeciwlotniczej. I ten traktat zabraniał po prostu tego, żeby niezależnie, żeby te zawarte w głowicach elementy niezależnie mogły celować w niezależne cele po drugiej stronie. No, takie techniczne, powiedzmy, szczegóły, ale dosyć istotne niektóre z nich z punktu widzenia bezpieczeństwa i przede wszystkim czasu na reakcję. Na przykład takie porozumienie IMV zabraniało, to w zasadzie nie była do końca część traktatu START, ale to było porozumienie, które było dosyć istotne, zawierało ograniczenia w zakresie możliwości użycia średniodystansowych rakiet nuklearnych, noszących ładunki nuklearne. Przy czym na przykład z tego traktatu Stany Zjednoczone wycofały się około 10 lat temu, trochę więcej, z tego powodu, że Rosja te postanowienia łamała, między innymi umieszczając rakiety w Kaliningradzie, w obwodzie kaliningradzkim. No właśnie, to powiedzmy, bo trochę opowiedzieliśmy o historii, a dzisiaj złamanie części zapisów traktatu, czy w ogóle właśnie wycofanie się z porozumienia, co konkretnie oznacza? No więc samo wycofanie się Rosji z tych traktatów nie jest aż tak kluczowe dla bezpieczeństwa nuklearnego, jakby się mogło wydawać, bo brzmi to bardzo groźnie, zaraz będziemy mieć wojnę nuklearną, prawda? Natomiast to był bardziej gest taki symboliczno-dyplomatyczny i jako większy problem ja tutaj widzę taką kompletną dekonstrukcję relacji dyplomatycznych między Stanami i Rosją, bo trzeba pamiętać, że od rozpadu Związku Radzieckiego te relacje bilateralne były rozwijane właśnie w oparciu o traktaty START. One, może same traktaty i sama liczba głowic, oczywiście ta redukcja była dosyć istotna dla pokoju i to był w ogóle dobry kierunek. Natomiast trzeba pamiętać, że do tego prawdopodobnie tak by doszło z tego powodu, że w budżetach takich agent rządowych jak US Air Force, czyli Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych, które opiekują się, powiedzmy, arsenałem jądrowym w Stanach, koszt utrzymania tak olbrzymiej ilości głowic i wyrzutni, to doszło już do absurdalnych wielkości, kilkudziesięciu tysięcy w pewnym momencie tych głowic, po prostu był wykańczający. To znaczy samo stworzenie, zaprojektowanie i wyposażenie głowic i ładunków nuklearnych jest oczywiście kosztowne, ale trzeba pamiętać, że utrzymanie tego wszystkiego w gotowości bojowej i
jakimś takim bezpieczeństwie, powiedzmy. To są niebezpieczne dosyć instalacje. No, ponosi ze sobą olbrzymie koszty i był swego rodzaju nacisk też na to, żeby trochę to zredukować, ale oczywiście w sytuacji takiego starcia strategicznego dwóch mocarstw, no ciężko robić to jednostronnie, bo wtedy może to być taki sygnał dyplomatyczny osłabiający, prawda? Więc trzeba się dogadać, żeby obie strony redukowały to równolegle. I nie powiedziałbym, że jedynym powodem, ale jednym z istotnych powodów w tym przypadku było to, że po prostu stało się to zbyt kosztowne. Rosja z drugiej strony też powitała te inicjatywy rozbrojeniowe z entuzjazmem, bo rozpad Związku Radzieckiego to jednocześnie były bardzo duże ograniczenia budżetowe dla Federacji Rosyjskiej, która się wyłoniła z tego rozpadu. I wszyscy chyba dosyć zgodnie dążyli do tego, żeby po prostu mniej wydawać pieniędzy, bo to jest niesamowicie kosztowne, zasobożerna część sił zbrojnych. Więc mi się wydaje, że ograniczenie tych, czy wycofanie się Rosji w tym momencie z tych postanowień niewiele zmieni z tego powodu, że Rosja i tak ledwo utrzymuje w zasadzie ten swój arsenał nuklearny. Są w ogóle poważne wątpliwości co do gotowości ich systemów strategicznych. Więc nie sądzę, żeby to nagle spowodowało eksplozję kolejnych zbrojeń. To jest taki zapis, powiedzmy, już dzisiaj mało istotny, bo nikt nie wróci do takiego poziomu wyścigu, jaki był w latach 50., 60., jeszcze 70. w pewnym zakresie, w dzisiejszych realiach gospodarczych. Rosja na pewno by nie dała rady. Wydaje mi się, że będzie to miało bardziej wpływ na arytmetykę dyplomatyczną między Stanami i Rosją. I to, drodzy Państwo, Ernest Wagner, specjalista z branży IT i sztucznej inteligencji.